Siema, ja jestem Zakutas, kolejny podejrzany horrorek z podejrzanej tajemniczej strony, który znalazłem już jakiś czas temu, dokładnie to chyba z tydzień albo dwa tygodnie leży mi na dysku i w sumie zabierałem się do tego, żeby to nagrać już jakiś czas, ale mam i w końcu zasiadamy tutaj, aby zobaczyć, jak ta gra wygląda, o co tu chodzi. Missing Hiker, zobaczymy, o co tu chodzi, jest jakiś zaginiony turysta, podróżnik, coś tego typu. Po prostu zaczynajmy, absolutnie nic o tym nie wiem, poza tym, że jest tutaj menu i widzę samochód, więc to chyba dużo informacji na to. Wystarczająco dużo informacji, żeby zobaczyć, o co tu chodzi. Ciskamy play i zobaczmy, o co tu chodzi. Mamy grudzień 11, okej, 1994 rok, okej. Mamy fabułę, jak zwykle na początku. Mój brat Ethan zaginął na około 24 godziny. Poszedł na wycieczkę nieopodal Czerwonego wzgórza. Nie wrócił do domu wczoraj. Poszedł na policję. Powiedzieli, że nie mają wystarczająco dużo. Poszlak, żeby zacząć poszukiwania. Więc zdecydowałem wtedy, że wezmę wszystko we własne ręce. Ty, ja mogę jeździć. O Jezus, tutaj coś leży, myślałem, że to jakaś gęba jest. Ty, ja actually mogę prowadzić. Ej, dobra, nie spodziewałem się czegoś takiego, ale ja dobrze jadę? Ty, to prawego pasa się trzymajmy, bo zaraz wyskoczy na mnie drogówka i wiecie, o co chodzi. Będzie przesrane. Chyba dobrze jadę. Ty, ja nie mam pojęcia. Ty nie zbaczaj z drogi, gościu, bo wiesz, że teraz nas naprawdę zgarną i będzie tyle. Może to jest jakiś secret ending, może to jest bad ending tej gry, że zwija cię drogówka i w sumie brata nigdy nie odnaleziono, a ty siedzisz w pierdlu za krzywe jazdy po pijaku, ulicą, w lesie, w środku nocy. To jest giga głośne swoją drogą, jaką B4, muszę sobie tą grę chyba lekko ściszyć, ale dobra, no nie wiem, jadę przed siebie. Piękny księżyc, cudowna noc, na to, żeby szukać zaginionego brata, który gdzieś zaginął. Dobra, w prawo teraz, ostry zakręt, lecimy. To jest gra wyścigowa, czy o co tu chodzi? Halo, to miał być horror. Czy ja się zgubiłem? Chyba nie, gdzieś tam widzę chyba tą stację, którą widziałem w menu, więc chyba dobrze jadę. Tutaj przed nami jedzie ziomek, zgaduję, że jakbym w niego wjechał, to może i by był jakiś inny ending. Ej, to w sumie jest fajne, żeby to sprawdzić przy kolejnym podejściu, jeżeli już skończę tą grę. Na ten moment nie będę się tym zajmował. O! Powinien się tutaj zaparkować przy tej stacji benzynowej, żeby zapytać, czy ktokolwiek widział mojego brata. Dobra, to wyjeżdżamy. Klimat jest gęsty, niczym piękny waniliowy budyń. Dobra, wjedźmy sobie, może tutaj zaparkujmy, proszę bardzo, na parkingu, elegancko. Dobra. Mogę wyjść? Dobra, już, halo. Proszę mnie wypuścić. Czy ja źle zaparkowałem? Czy o co tu chodzi? Czy ja muszę podjechać pod benzynę? Nie wiem, zobaczmy. O! Dobra, możemy wejść, spoko. Dobra, parkujemy elegancko, czyli musiałem coś tutaj zdupcyć. Ewidentnie krzywo zaparkowałem, ale to nie wygląda na dobre parkowanie, jak mam być szczery. No jak tutaj wjeżdżałem, to wyglądało to całkiem sensownie, nie? Ale tak też może być, nie? To jest jakieś BMW w ogóle, z tego co widzę. Nie, żebym był jakimś fanatykiem samochodów, ale widzę po tych ząbkach charakterystycznych, że to jest jakaś BMW, co? Ej, znam tą muzykę horrorową, totalnie ją znam, nie? A czym tutaj kolega jeździ? Pokaż, no. To jest jakiś Merol, ewidentnie. Dobra, mam tutaj zapytać ludzi, czy coś widzieli, więc sprawdźmy to. Dobra, jest i nasz sprzedawca, jest tu jeszcze jakiś ziomek, może do ziomka? O, możemy z nim gadać, dobra. What do you want? Czego chcesz? Szukam mojego brata, on tutaj gdzieś zaginął podczas turystyki. W ogóle nie wiem, czy kojarzycie taką osobę. Bonkol się zwie, ale on wygląda dosłownie jak ten NPC, nie? No bez kitu, co jest? O, dobra, nieważne. Bonkol się zagubił też w środku lasu, w jakiejś stacji benzynowej. Sorry, ziomek, ale to nie jest moja sprawa. Oho, to nie mój problem. Co mówi? Ty, Bonkol, nie bądź taki wredny. Nie powinieneś podchodzić i zaczepiać ludzi, tak po prostu. Ale nas poucza, poziomek. Szczególnie w tej okolicy, aha. On mi grozi, czy o co tu chodzi?
Co masz na myśli? No spójrz, ziomek. Pracowałem do późna, po prostu chcę sobie przyjść, wziąć kilka drobiazgów, jakichś snacków, jakiś przekąsek, trochę piwa i po prostu pojechać do domu. Nie jestem w nastroju, żeby rozmawiać z ludźmi, których nie znam. A, rozumiem. No, sorry, ziom, że ci przeszkadzam, co nie? Wybieraniu pasztetów drobiowych z domieszką pomidorów. Masz... kinda bardzo zły profil, wiesz? Tak tylko ci powiem, bonkol. Soft drinks, water, juice. Okej. Okay. Lodówki puste, nie ma lodów. Trochę... Ty! A czemu się otwierasz, jak tutaj nikogo nie było przy drzwiach? Ej, to było kinda creepy. Zobaczcie, bo drzwi reagują na... ruch, nie? Tam przy drzwiach nikogo nie było. No a ja ewidentnie stoję jakieś 2 metry od tych drzwi. Nie wiem, co tu się wydarzyło. Czy to był ten nawiedzony groszek, który tu stoi? Czy to twoja wina, groszku? Czy to twoja sprawka, że otworzyłeś te drzwi? Mam nadzieję. Dobra. Ty, ja mogę tutaj? Nie mogę. Dobra. Pogadajmy zatem z tym ziomkiem. Może okaże się trochę bardziej miły. Co mogę dla ciebie zrobić, panie? Szukam mojego brata, który gdzieś tutaj zaginął w tej okolicy. Zaginął gdzieś tutaj, czy może go widziałeś? Jak ten twój brat wyglądał? Miał brązowe włosy i był dosyć wysoki. Jest dosyć wysoki. I oczywiście nosi też zielony plecak. A daj mi chwilę. Muszę pomyśleć. Tak, myślę, że widziałem twojego brata. Przyszedł tutaj i kupił kilka rzeczy. Trochę wody i jakieś tam, wiesz, batoniki, pierdoły. Próbujesz go znaleźć? Próbowałeś zaalarmować może policję w tej sprawie? Tak, zrobiłem to. Ale powiedzieli, że nie mają wystarczająco dużo wskazówek, żeby zacząć poszukiwania teraz. Powiedzieli, że zaczynają szukać zaginionych osób tylko po większej ilości godzin, czyli po 48 godzinach, czyli po 2 dniach od zaginięcia. To nie jest pierwszy raz, kiedy ktoś tutaj zaginął. Oho. Oho, sporo osób tutaj zaginęło, okej. Okay. Ludzie zawsze gadają. Nie no, ludzie dużo gadają, że... No, jakieś... słyszałem jakieś plotki. O jakichś dziwnych krzykach i dziwnych dźwiękach, które dochodzą z głębi lasu. O gady, to będzie zajebista podróż, coś mi się już wydaje. Więc powinieneś zachować... Powinieneś być ostrożny, w szczególności kiedy jest noc i... masz zamiar tutaj buszować, że tak powiem. To jest tutaj droga za stacją paliw, która prowadzi do tej góry. Upewnij się, że będziesz nią podążał. Mogą tutaj występować bardzo dzikie, niebezpieczne zwierzęta dookoła. Dzięki, spróbuję zachować ostrożność. Trzymaj się. Dobra, więc ziomek nam tutaj powiedział, że za stacją paliw jest droga, która prowadzi do tej góry, gdzie nasz brat prawdopodobnie sobie urządził ten cały hiking i tak dalej, więc tam sobie pójdziemy. Okej. There is no potwór? Mam nadzieję. Dobra, za gas stacją jest jakaś droga, tak? Zgaduję. O, tutaj jest ta droga, dobra, świetnie, ale tutaj mam nadzieję, że mi nic nie zje, co? Czy zje? To pewnie tak będzie. A mogę samochodem? Byłoby na pewno bezpiecznie. Co jest? To? O! Ty! What the fuck? Jakie to się głośno nagle zrobiło? Dobra, nieważne. Więc idziemy ciemnym lasem przez drogę, która prowadzi do góry, gdzie ludzie lubią sobie biwakować, bushcraftować, hajkować, po prostu wiecie, łączyć się, asymilować z naturą czy coś. Więc chodźmy po prostu przed siebie, spróbujmy odnaleźć naszego brata, który zaginął 24 godziny temu, bo policja nie chce z tym nic zrobić, więc bierzemy sprawy we własne ręce i to się na pewno bardzo źle skończy
Za kilka minut, coś mi się wydaje. Bardzo, bardzo źle się czuję, chodząc w tym lesie przez tą zasraną drogę. Dobra, to jest ta gastacja, ona się tak świeci z daleka, okej. Jak nic, zaraz mnie coś tutaj wystraszy na śmierć, nie? Za tego kamienia wyskoczy na mnie zmutowany bałwan o lew. O, po śniegu można chodzić, ale wolałbym nie schodzić z drogi, bo ten ziomek, który tam pracuje w tej gastacji, on mówił, żebyśmy lepiej nie wychodzili poza tym. Ty, mam ran. Dobra, mogę biegać, a sobie możemy pobiec szybciej. Ja tą muzykę skądś znam. Oho, co to jest? Ja tą muzykę skądś znam, jakby ona jest SCP czasem? To bardzo źle świadczy, bo SCP jest gigastraszny. Dobra, tutaj jest... Co to jest? Mój... namiot mojego brata wygląda troszeczkę inaczej. Ale powinienem to sprawdzić. Dobra, to jest namiot. Okej. Hello, hello there. Ktoś tu jest? Halo? Mały namiocik taki. Kurwa jeb... Ała, Jezus, jak się zesrałem! Boże święty, co to było?! Czy cię pojebało, człowieku? Co ty masz za alarm przy tym namiocie zasranym? What the fuck, jak to było głośne? Ło, kim ty do cholery jesteś? Wystraszyłeś mnie. Ja wystraszyłem ciebie? O mało nie miałem zawału serca, gościu! I ja też! Za komputerem, gościu! Prawie dwóch ziomków zabiłeś tym zasranym namiotem! Posrało cię totalnie na łeb! Czego chcesz? Mam nadzieję, że nie jesteś... nie jesteś typem zboczonego creepa. Nie jestem, po prostu jestem tutaj, żeby znaleźć mojego brata, który zaginął. I gdzieś sobie tutaj obozował, w tej dzielnicy. Może go... widziałeś go może? Nie widziałem go. Czekaj. Nawet nie wiesz, jak on wygląda. Słuchaj, człowieku. Jestem po prostu człowiekiem, który... lubi sobie siedzieć w lesie. I spać w namiocie. W bardzo zimnych... bardzo zimnej... w bardzo... jak to powiedzieć? Jesus. W bardzo zimnych warunkach, o, w ten sposób powiedzmy. Nikogo nie widziałem od dni. Rozumiem. Masz zamiar iść dalej w ten cały las? Tak, mam zamiar jeszcze go przeszukać całą tą okolicę. Mam nadzieję, że znajdę mojego brata. Przynajmniej jakiśkolwiek ślad po nim. Słuchaj, słuchaj, prawdopodobnie pomyślisz, że jestem naćpany, czy coś w tym stylu. Ale ostatni noc, mój namiot stał trochę dalej. I słyszałem jakieś dziwne dźwięki dochodzące z lasu. Brzmiało to trochę jak dziecko, które płacze. Ale niczego nie widziałem. Bardzo mi się to kurwa nie podoba, szczerze mówiąc. Wystraszyło mnie to na śmierć. Co? Do you carry? Do you carry? What do you mean? A co masz na myśli? Mam na myśli coś, czy mógłbyś się obronić, w razie czego? Okej. Masz na myśli broń? Nie mam. W takim razie w pierwszej kolejności nie powinno ci tu w ogóle być. To jest zbyt niebezpieczne, żeby iść dalej w las. Ciemną nocą, bez broni. Ale nie będę cię zatrzymywał. Po prostu chcę iść spać. Też ostatnia mała rzecz. Nie strasz namiotów, które stoją w lesie ciemnej nocy nigdy więcej. O mało cię nie postrzeliłem. Aha. No cóż, wydaje mi się, że cieszę się, że tego nie zrobiłeś. Nie, ja też. Powodzenia w poszukiwaniach. Nie masz broni, oszukałeś mnie. Dobra, gdzie ja powinienem iść teraz? Ale ten dźwięk tego namiotu mnie normalnie... zwalił z nóg dosłownie. Dobra, wracamy na drogę chyba, nie? Tutaj jest droga, idziemy w dół w takim razie, dobra. Wolałbym jednak nie iść po śniegu. On chyba zniknął, patrz, nie ma go. Ty, to by było posrane, gdyby okazało się, że to jest jakiś, wiecie, porywacz, który...
naszego brata, mojego brata, brata bohatera porwał. I teraz będzie mnie ścigał. Oj, to bardzo się źle skończy, to się bardzo źle skończy. W ogóle, czemu ten namiot się tak świeci? To jest też dziwne trochę, szczerze mówiąc. Nie podoba mi się też, że tutaj widzę chyba rozwidlenie dróg. Możemy zejść w dół. Możemy iść prosto. I ja nie wiem, gdzie powinienem iść. Nie, czekaj. Wydawało mi się, że tutaj jest jakieś zejście w lewo. To było dziwne. Czy ja mam omamy? O co tu chodzi? Dosłownie wydawało mi się, że tu widziałem inne zejście. No dobra, idziemy przed siebie niczym w lesie Slendermana jakiegoś. Co to jest? Kamienie, okej. No, to jest bardzo niepokojąca sytuacja. Jak nic, ten ziomek tam z tyłu nie mógł być, wiecie, tak po prostu dla jaj. Jakby on miał za celem mnie wystraszyć, co mu prawie wyszło, znaczy wyszło, no wyszło mu wyśmienicie. Tak wydarł mordę na mnie, że to był szok. Ale on nie może tam być bez przyczyny, co nie? On jeszcze się pokaże, on jeszcze będzie chciał się ujawnić i będzie chciał dorwać drugiego z braci, czyli mnie, I guess. Co to za dźwięki posrane, syn? Ja się czuję, jakbym w jakimś kosmosie był. Slender Tabis? Albo jakiś Alien Isolation? Nie wiem. Takie dźwięki posrane, ta muzyka z SCP bardzo mnie niepokoi, bardzo mnie niepokoi. Ja nie chcę umierać. Ja chcę odnaleźć braciszka mojego kochanego, wziąć go do domu i przetrwać po prostu kolejne dni. Nie wiem, gdzie ja idę. Nie wiem, co ja robię. Co się dzieje? Gdzie ja powinienem iść? Jesus, co to jest? Robi się naprawdę zimno, powinienem gdzieś się tutaj osiedlić. Na uboczu. Nie wiem, to może wejdźmy tutaj do tego... Tu? Dobrze robię? Ja nie wiem w sumie. O, okej, okay. Możemy rozbić namiot. Moje palce są takie... zdrętwiałe. Jest bardzo ciężko, żeby rozbić namiot. Okej. Okay. Okej, udało nam się, świetnie. Mam nadzieję, że nikt mnie tutaj nie zje. Że żaden podejrzany gość z innego namiotu nie przyjdzie mnie zjeść. Chodźmy zatem spać. Bo naprawdę zimno się zrobiło. Dobra, jesteśmy w namiocie, nie mogę ruszać myszką, nie wiem co się dzieje. Jest naprawdę zimno. Ale powoli udaje mi się zasnąć. Okej, to jest naprawdę ciekawy horror, muszę przyznać. Dużo tłumaczenia jest, ale fajnie jest, muszę przyznać. Zobaczymy, co tu się wydarzy, czy uda nam się odnaleźć... Myślę, że słyszałem czyjś krzyk. Nie jestem pewny, czy to było prawda, czy to było moje wyobrażenie w czasie snu. Muszę to sprawdzić. To mógł być mój brat, to mógł mój brat krzyczeć i wołać o pomoc. Dobra, wyłazimy. Jezus, jak ciemno. Nic się nie zmieniło w sumie. To stamtąd dobiega, nie? Tam chodzi światło z tego lasu. Dobra, tam coś drze mordę. Bardzo mi się to nie podoba. Musimy zejść z drogi, co nam sklepikarz odradzał, ale tam jest jakieś światło i tam powinniśmy pójść, tak przynajmniej powiedział nasz główny bohater. Ale obawiam się tego, że zejście z trasy bardzo źle się dla nas skończy. Zaraz wyskoczą na nas jakieś wilki albo inne posrane gówno. Ale dobra, chodźmy, zobaczmy. Przekonajmy się, o co tu chodzi. Mam nadzieję, że uda nam się znaleźć mojego brata. Trzeba przyznać, że tam się nic nie świeciło dosłownie przed sekundą jeszcze. Ja mój namiot zostawiłem bez opieki, więc okej. Nie pytam. Nie ma czasu jakby na składanie namiotu. Wiecie, ile trwa składanie namiotu? Pewnie nie wiecie, ale... To bardzo dużo zajmuje czasu, a my musimy znaleźć brata, bo to może być jedyna okazja. Swoją drogą ten krzyk brzmiał jak z jakichś Sword and Sandalsów, nie? Bez kitu. Jeżeli ktoś to grał, to pozdrawiam. Dobra, chodźmy zobaczyć, co się tutaj dzieje. Co się oddupcza w tej D-shopie, która jest dosłownie przed nami. Jest oświetlone, jak nie wiem ty, to nie może być przy dom mordercy tak oświetlony? W środku lasu? To raczej powinno być ciemno i tak dalej, nie? No patrzcie, jak to się świeci. Przecież to widać z kilometrów. Raczej szanujący się morderca, porywacz, raczej by nie pozwolił sobie na... siedzenie w takim jasnym miejscu, co nie? Co to na... Muzyka się wyłączyła, tu jakiś plecak jest.
To jest plecak mojego brata! On musi gdzieś tutaj być! Dobra. Dziwne. Ten plecak jest kompletnie pusty, nic tu nie ma. To jest zielony plecak, ta? No nie wiem, może za dnia by był, ale ja tu widzę, że on jest czarny bardziej, ale dobra, może to jest jakaś zgnita trawa? Nie mam pojęcia, I don't know. Let's check it out. Zobaczmy, co jest w tej chacie. Chata puchatka, czy jest ktoś w środku? Hello? Hello there, czy jest tutaj morderca bez serca? Mam nadzieję, że nie. Dobra. A mógłbyś zapukać? To nie jest twoja chata, ziom! Dobra, zamykaj to od razu. Czy jesteśmy bezpieczni? Browarki są pite, są poroże jelenia, jest szafa. Świetnie, są się do szafy. O, shit. Tutaj był schabowy robiony na niedzielę, prawda? Oj, kurde, mamy taką nadzieję, że był schabowy, trzepany tutaj. Mamy tu jakieś zdjęcia. Co jest do diabła? Ktoś zrobił zdjęcia mojego namiotu i mojego samochodu. Ty, faktycznie to są moje rzeczy. I schabowy tu leży, prawda? To jest schabowy, nie? Mam nadzieję. What the fuck? Dobra, wydupiamy stąd chyba. No nic tu więcej nie ma, nie? No nie, nie ma, dobra, to wydupiamy stąd. Kurwa mać! Pojebało cię, wąsaty! Ty! Twoje ciało nigdy nie zostało odnalezione. No zrobił zamiast schabowego! To się nie powinno nazywać Missing Hiker, tylko Missing Pork Chop! Zaginiony schabowy! To za mnie zrobili schabowego teraz! Jesus! Jeszcze strzelił fotkę mojemu samochodowi! To dopiero okrutne. Dobra, ciekawe to było. Ej, fajny horror, muszę przyznać. Taki tutaj, żeby poczytać sobie troszeczkę, fajnie się obawiłem, fajnie było. Wąsaty morderca, bardzo brzydki. To mogę powiedzieć o tej grze. Pacha mi się spociła, prawa. Czekaj, sprawdzę. No, prawa trochę bardziej niż lewa. Tak. Zdecydowanie, dobra. W każdym razie ja się będę żegnał. Fajny horror. Możecie stać łapkę w górę, jeżeli wam się podobało. Jeżeli wam się miło oglądało i fajnie spędziło czas. Widzimy się w następnym podejrzanym horrorku z VHS-ów. I co? See ya.